No, może tak, cały odcinek. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole z żwirkowego lasu. Gaju, tak. Przenosimy się z nami. Do raju. Na beton, tak. Geniusz sięgnął bruku, można powiedzieć, ale ani bruk, ani geniusz. Pod stopami żwiry piachu. W zębach. Tak jest. A wartość merytoryczna podobna. Muł i syf. Czyli było grane na wakacjach. Kolejny odcinek. No i co? Dawaj się Shatterpoint. Shatterpoint, tak. No ogólnie Shatterpoint w kontekście współczesnych trochę takich skirmiszów, bitewniaków. Dla mnie na przykład ten... Shatterpoint co to jest? Cały tytuł, pamiętasz? Nie pamiętam, Shatterpoint chyba po prostu. Star Wars, Shatterpoint? Znaczy Shatterpoint ma oczywiście osadzony jest w IP Star Warsa. Dla mnie ten trend się zaczął od Underworld Shadespire, czyli wejście bitewniaków właśnie w świat planszówkowy. Gdzie Game Workshop, widząc pewnie sukcesy, jakie odnoszą planszówki, postanowiło też kawałek tego tortu ale ukroić. Słucham? Wargamer? Znaczy chodzi mi o Game Workshop, jako dla mnie był takim pierwszym systemem, jeśli chodzi o... No tak, ale oni to chyba już z 50 lat to robią. No, czy... ale oni robili do tej pory właśnie bitewniaki, tego typu rzeczy, nie? Typowo takie wojenne tytuły. Mhm. I od tego Shatterpointa, od Underworld Shadespire zaczęli wchodzić w rynek ten planszówkowy, nie? Oczywiście też zakazane gwiazdy były i widocznie tam posmakował ten bochenek chleba. No i zaczęły się właśnie takie przymiarki do łączenia tych dwóch światów, nie? Czyli właśnie bitewniakowego półświatka i planszówkowego gracza. No i Shatterpoint, myślę, w moim odczuciu jest takim właśnie kolejnym krokiem. Ale skirmisze to od zawsze chyba były. No to są rzeczy, które na pewno już tak, 20-30 lat temu też się tylko pamiętam. Właśnie, no widzisz, jakbyś mnie przerywał, dałbyś mi dał do słowa, to bym powiedział, że weszły mechanizmy pewne planszówkowe, które są teraz obecnie właśnie zauważalne. To już nie są takie ciężkie kobyły, osadzone, wiesz, milionami zasad i tak dalej, tylko często bardziej abstrakcyjne mechanicznie, celem uproszczenia po prostu pewnych zasad, żeby właśnie taki gracz planszówkowy, czy często właśnie ta siła tego konfliktu nie jest osadzona na wyniszczeniu się, tylko tak jak właśnie Underworld Shadespire w zrealizowaniu jakichś celów. I podobnie ma Shatterpoint. Shatterpoint to jest rozłożony na trzy rundy mecz. Oczywiście może się skończyć mecz o punkty po prostu. Tylko że w trzech tak jakby setach, nie? Mamy trzy. A tam się gra jakąś piłką? Nie, no mecz w sensie takim, no rozgrywka. Dokładnie chciałem powiedzieć. Nie, bo w Guildballa teraz jeszcze, no to tam już jest faktycznie. Tak, tam w Guildballu jest czystej wody mecz. Więc tak, mamy trzy rundy w Shatterpointa. Ona się może skończyć po dwóch, jeśli przeciwnik wygra 2-0. No i chodzi głównie o kontrolowanie obszarów, za które punktujemy na koniec każdej rundy. Jest to taka, dużo jest takich mechanizmów bardziej przypominających przyciąganie liny. Mhm. Czyli jeśli zdobędziemy jakieś punkty, no to przeciwnik zdobędzie w kolejnej rundzie, no to nam te punkty zabiera, więc cały czas ten suwaczek chodzi. No i chodzi, żeby tym suwaczkiem dojść, tak jak w zimnej wojnie, nie? Do tego swojego marginalnego obszaru i wtedy ciach, wygrywamy rundę. Więc mamy też jednostki, którymi gdzieś tutaj się właśnie rozbijamy po planszy i to właśnie tak jak w skirmiszach nie jest to milion jednostek, ale tam kilka jednostek po każdej stronie. I strzelacie się, tak? Tak, strzelanie i walka wręcz, aczkolwiek tutaj jest właśnie głównie nacisk na tą kontrolę, nie? To nie jest tak jak graliśmy w Infinity, że wychylasz się, bach, kulka w łeb, koniec, jednostka ginie, tylko tak naprawdę jednostkę bardzo trudno jest wykluczyć z rozgrywki. No właśnie chciałem zapytać, czy to i tak na końcu się nie sprawdzało do tego, że się wystrzelaliśmy i wtedy już po prostu sobie zajmowaliśmy pustą planszę? Nie, tutaj tak naprawdę cały czas wszystkie jednostki są w grze. Można ją wykluczyć tak jakby na jedną rundę, ona traci, musi się tam jakby zregenerować i dalej wraca troszkę osłabiona.
Więc jest to raczej, to w moim odczuciu, nie? Produkt skierowany do osób, które właśnie wolą tego rodzaju taką zagadkę, czyli jak ustawić dobrze swoje jednostki, żeby przytrzymać ten punkt, zapunktować, niż w przeciwieństwie tak jak do Infinity, że po prostu jak podejść przeciwnika, żeby go wykończyć i przewagą sił wygrać, nie? No mi się to podoba, szczerze powiedziawszy, że trzeba pokombinować, nie? A nie na zasadzie, znaczy, że znaczy tu jebać cel, tylko po prostu psiu strzelanie. Nie, ale to tu i tu jest kombinowanie, to czy psiu strzelanie, czy okupowanie terenu, to no, tak naprawdę to i tu masz zagadkę. No po prostu twoja jednostka musi tam być przy punkcie, nie? I co ciekawe, te punkty się zmieniają, nie? Więc jest kilka takich mechanizmów ratujących. Dobra, a jeszcze poczekaj sekundkę, ale dobra, jestem przy tym punkcie, no to ty reagujesz na to, prawda? I pewnie mnie tam zaczynasz lać, czy coś innego robić. No mam swoją rundę, żeby cię powiedzmy wypchnąć i ja, żebym zapunktował, nie? I tak się nawzajem się wypychamy po prostu. Dużo ataków jest właśnie opartych na przesunięcia, przepchnięcia przeciwnika. Okay. Co jest fajne, to są już te elementy właśnie 3D, czyli można tam z mostku kogoś zepchnąć, wejść, zakraść się, więc to są te rzeczy, które ja bardzo lubię. I jest ciekawy sposób jest rozwiązana walka, bo walkę masz takie drzewko, tak jakby obrażeń, nie? Nie wiem, z czym to przyrównać. No ja to w Guild Ballu widziałem, ale nie wiem, czy ty gdzieś to kojarzysz. W każdym razie, jeśli zadasz obrażenia, to wybierasz sobie ścieżkę, tak jakby, którędy to obrażenie idzie. Masz takie, tak jakby odhaczasz punkty. Okej, idę w górną ścieżkę albo dolną, nie? Górna ścieżka zawiera takie i takie obrażenia, dolna ścieżka takie i takie. Czyli zależy mi, powiedzmy, bardziej na nałożeniu jakichś statusów typu otrucie i tak dalej, to idę górną ścieżką, a bardziej zależy mi na przepchnięciu. A ja mogę coś zareagować jako ten, który dostaje pierwszy, czy nie? Nie, bo to atakujący wybiera obrażenie, nie? To, co jest... Tego nigdzie nie widziałem. Szczerze. To, co jest ciekawe, to nie jest... Atak nie jest w oparciu tylko o jeden rzut i tyle, tak jak powiedzmy w Infinity. Rzucisz 20, wypada wynik i tyle, nie? Tutaj masz... modyfikujesz sobie kosteczki, czyli powiedzmy, jeśli wypadną ci, no bo kostki są nie sześcienne, ale są symbole, nie numerki, tylko symbole. I jeśli powiedzmy zbierzesz symbole mocy, to możesz je przekuć na jakąś tam umiejkę, nie? Powiedzmy, dana postać ma powiedziane, że jeśli zdobędziesz 3 symbole, to zmienia się to w takie obrażenie, więc to jest fajne. Ja czegoś takiego oczekiwałem trochę po Infinity, powiem ci szczerze, że właśnie będzie więcej jakichś specjalnych umiejek, nie? że... No właśnie, no takich czarów, tak, nazwijmy to. No bo de facto Star Warsy to nie jest żadne sci-fi, tylko to jest fantasy, nie? Tylko osadzony po prostu w jakimś tam kosmosie i cała ta moc, czy jak to tam się nazywa, to de facto są po prostu magia. No widzisz, tylko Infinity jest bardziej osadzona na bardziej nastawiona na realizm, nie? I to oczywiście się wielu osobom może nie podobać, że no kurczę, no tu mam takiego super... Tam na przykład... Tak, tylko wiesz, do czego piję? Bo ty mówisz, że no to Infinity to jest jak LCG, nie? Tylko tam jakieś 3D jest, prawda? Biegamy po planszy, nie? No a LCG jakby się w największej mierze się opierają na umiejkach. Na umiejkach, na jakichś tych magicznych, prawda? Odpalaniu magicznych zdolności. Okej. No tu... Dlatego tak sobie wyobrażałem. Rozumiem. Nie? Jak zwykle kłamałem. No właśnie, ja ciągle się zapominam. No to tutaj właśnie masz sporą dozę tych różnych umiejek. To, co jest troszkę inne od typowych gier, to na przykład jednostka, to mogą być na przykład 2 czy 3 figurki. I wygląda to w ten sposób, że jednostka może być nazwana ziem. To oznacza, że te jednostki mogą chodzić w różne strony. Mogą się rozdzielać. Mogą się rozdzielać, ale jak jedna wykona pewien ruch, to druga musi wykonać ten sam. Tą samą akcję. Okay. W różną stronę, ale sprowadza się do tego, że obrażenia przyjmuje jednostka. To znaczy, że powiedzmy, może być sytuacja, że jedna figurka stoi przy punkcie kontrolnym, pilnuje tego punktu, druga jednostka gdzieś tam za wyłomu strzela, obrywa, no i giną wszyscy, nie? Ale bardzo ciekawe. Jest to coś innego niż do tej pory. No i co jeszcze? Tak jak mówiłem, jest trochę tych mechanizmów takich wspierających przegrywającego gracza, nie? Bo ogólnie ta gra jest, mam wrażenie, to właśnie polega na kontroli. To nie jest gra... Tutaj mam wrażenie, że jest taki ukłon w kierunku planszówkowego gracza, który lubi optymalizować. To nie jest gra, która cię wykluczy, powiedzmy, w trakcie rozgrywki, tylko raczej trzyma cię do końca. No, jeśli na przykład przeciwnik zdobywa dużo punktów, dużą przewagę, to tobie się ten suwak skraca, nie? Czyli taki dostajesz łatwiej ci, handicap. Tak, jeśli przegrasz pierwszą rundę, ty wybierasz sobie z kilku kart, gdzie będą
te punkty punktujące, nie? Bo tych punktów jest 6, na mapie z czego 3 punktują, nie? Ale wiesz, ja ci powiem, nie grałem, nie? Taki komentarz tylko, że właśnie w wielu grach, to już nawet nie chodzi o figurkowce, LCG, ale wiesz, na przykład w Space Empire, często właśnie w tych konfrontacyjnych grach dwuosobowych jest ten efekt kuli śnieżnej, nie? Że wiesz, budujemy, idziemy tam łeb w łeb, jest jakaś jedna wielka bitwa, jedno jakieś wielkie starcie. Okej, jeżeli jest takie mniej więcej nierozstrzygnięte, wiesz, ktoś za bardzo nie oberwie i tak dalej, no to dalej się kotujemy, ale część gier jakby przed tym w ogóle nie broni w żaden sposób. I często jest tak, że ktoś dostaje takie... No lanie po prostu. No obezwładniające ten i już może poddać spokojnie partię. Nie? Jeżeli nie ma jakiejś strategii na odbicie się z tego, a część gier w ogóle nie pozwala na coś takiego, to po prostu... Dokładnie, dlatego te gry są często bezwzględne i tracą nowych graczy, bo dużo osób się nie godzi na tego rodzaju naukę, nie? Tak jak w grę o tron LCG trzeba wejść, no to w Guild Balla podobnie, no. Jest takie fajne powiedzenie, że w Guild Balla pierwszą rozgrywkę wygrasz, a 100 następnych przegrasz, nie? Na przykład, ja tam jeszcze będziemy mówić o zakazanych gwiazdach, ale na przykład w zakazanych gwiazdach też jest podobny kazus, podobna mechanika, że tam stosunkowo trudno jest zabić jednostki. Nie? Zwróć uwagę, że sporo jest takich bitew, gdzie ktoś wygrywa, przegania kogoś z planszy, ale wycofujesz wszystkie jednostki, nikt ci nie ginie tak naprawdę. Coś tracisz, No bo jest opcja, że wygrania na morale, nie? Tak, chociażby. Mhm. Chociażby to. Oczywiście są bitwy też takie, gdzie jest masakra, tak, nie? Ale tak. To jest właśnie fajne. Tak samo w grze o tron, na przykład też wcale nie jest tak łatwo zabijać te jednostki. Inaczej może zadawać takie miażdżące straty, tak, przeciwnikowi. No dobra, to wracając, tak podsumowując tego Shatterpointa, to jest dla mnie, znaczy to jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, no nie wiem, czy na plus, czy na minus, to jest kwestia ogrania większej ilości razy i sprawdzenia na własnej skórze, mianowicie, że tak naprawdę mieszamy dowolnie formacje, jednostki. To znaczy, że Vader i Luke Skywalker mogą być w jednej drużynie, nie? Zupełnie. Mi się to nie podoba z tego względu, że mam wrażenie, że przez to jest to trochę tak, jakbym grał neutralnymi kartami w grze o tron, nie? Że wszyscy mają w miarę takie podobne umiejętności. Oczywiście Vader jest naprawdę mocny, jest to ma fajną tam umiejętkę, ale na przykład jak gdzieś tam zagrasz w Guild Balla, to tam każda jednostka ma naprawdę inne umiejętności, nie? Tutaj raczej wszystko się opiera o to, ile się ruszę, ile się przepchnę. Daje to z jednej strony dużą różnorodność, dowolność, znaczy do budowania składu, tak. Ale z drugiej strony gra musi, żeby zachować balans, musi być w miarę bezpieczny te jednostki. Nie? To mi tak właśnie brzydko pachnie, że ktoś znajdzie, że to musiało być jakoś niesamowicie przetestowane, że ktoś znajdzie po prostu najlepszy układ, tak? Że Luke Skywalker z tam jakimś złolem się najlepiej kombuje i koniec, nie? I ale to wiemy z doświadczenia, że jeśli wydawca trzyma rękę na pulsie, no to wiadomo, że będą tak jak w tym Song of Fire, cały czas patche są, wiesz. No to czy to jest? To jest minus nowych takich gier, że są nowe i odwrotnie, minusem starych gier jest taki, że są stare. To znaczy, że nowe gry po prostu wymagają, wiesz, no, od wydawcy, od graczy trochę stworzenia tego balansu, nie? I minie pewnie jakiś czas, zanim to zostanie tak. Tak, tylko chodzi utrwalone. O to, że sobie utrudniają tym de facto. To powiesz, jakby. Znaczy, to, tak jak mówisz, to jest fajne dla graczy, nie? Że wszystko ze wszystkim można kombić, można tworzyć takie te światy alternatywne, nie? I co by było, gdyby, prawda? Vader przeszedł na dobrą stronę. On też nie był tak daleko, nie? W którymś tam odcinku serii od tego, żeby. Miał jakieś tam wahania, no. Żeby wrócić na dobrą stronę mocy. Tak samo Luke był kilkakrotnie, chyba w książkach to nawet przeszedł parę razy na ten. No ale to jak to. Jak to w każdej mydlanej operze się wielokrotnie zmieniało. Chodź, łódeczko, wróciłeś na antenę w wielkim stylu. Natomiast fajnie dla graczy, a sobie utrudniają, no bo mówię, to tak pachnie tym, że będzie jeden, wiesz, nie mówię, że jeden najmocniejszy układ, ale parę, nie? A wszystkie inne będą. Ja się bardziej boję, że to będzie zbyt zbalansowane, znaczy nie zbalansowane, ale zbyt podobne z obu stron, nie? Że te jednostki jednak będą... No tak, bo zawsze będzie najlepszy układ Luke Skywalker i tylko pytanie, czy do tego weźmiesz... Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że te jednostki, czy po tej stronie, czy po tej będą miały podobne cechy, nie? Kwestia, co oni pokażą w następnych odsłoniach, nie? Czy te roboty, czy te jednostki... Te postaci, to będą. Tak, że no, nie widziałem aż takiej różnicy w naszych armiach, nie?
Ale to wszystko czas pokaże. A wygraliście już jakimiś gotowymi armiami, czy... Znaczy, wiesz co, nie wiem, bo Paweł przygotował, ale nie wiem, skąd on wziął, czym się, że tak powiem, no, kierował. Czy gotowcem jakimś, czy sam stworzył. Dobra. No wiadomo, no to bo wy jedną partię. Tak, więc to jest bardziej nie ocena gry, w sensie, czy jest dobra, czy zła, tylko chciałem bardziej powiedzieć dla jakiego rodzaju gracza, nie, może być zainteresowany. Bo tak jak mówię, ja niekoniecznie jestem fanem przeciągania liny i takiej bardzo turbo kontroli. Tak jak można by porównać, zupełnie inny styl gry mają Summoner Wars i Lumeria. Dwie gry, które mają tą samą mechanikę, bo Lumeria jest tak jakby klonem Summoner Wars, ale zupełnie inne odczucia z rozgrywki. W Summoner Wars naparzamy się. Wychodzimy, naparzamy się, te jednostki tracimy. A w Lumerii właśnie chodzi o kontrolę. Że musimy się dopchać do środka planszy, utrzymać kontrolę, nie? Tu i tu mamy różne, zupełnie inne podejścia, strategie i dynamikę gry. Kwestia, co kto bardziej lubi. Dlatego mówię, że jeśli ktoś szuka, powiedzmy, takiego krwawego skirmisza, no to nie. To jest bardziej Underworld Shadespear, gdzie mamy swoje cele do zrealizowania. Musimy utrzymać... A ty grałeś w tego Underworld? Tak. Właśnie, co ciekawe, akurat jak zastanawiam się, czy wejść w Guild Balla, czy Shadespeara, bo obie gry wtedy były gdzieś tam, powiedzmy, na fali, to wybrałem właśnie Guild Balla, ale w Shadespeara też miałem okazję wtedy pograć. I właśnie Shadespeare dla mnie był taki zbyt planszówkowy. Ja chciałem zupełnie coś innego właśnie. Bo nie lubisz planszówek. Znaczy nie, bo wtedy miałem już taki przesyt, nie, planszówkami i chciałem wejść w coś innego, nie? Dlatego, a Shadespeare właśnie był takim ukłonem bardziej w graczy planszówkowych. No to tak, to jeszcze zapytam się, jak się bawiłeś, ale jeszcze zanim to cię sprzedam, bo pamiętam, że wróciłeś z tej partii i powiedziałeś, no kurwa, to mu teraz pokażę, nie? I co zrobiłeś? Kupiłeś Infinity. Nie, nic takiego. Pokażę mu, jak wyglądają porządne widoki. Nie, absolutnie nie. Znaczy tak, ja się bawiłem dobrze, bardzo dobrze, tylko że mówię, ja czegoś innego szukam w tego rodzaju grach. Fajny jest ten aspekt właśnie 3D, który ja bardzo lubię, czyli te wspinanie się po tych mostkach, chowanie się za elementami budowli, to mi się bardzo podoba. Tej optymalizacji nie czuję, utrzymanie kontroli. To kolejne partie tak naprawdę pokażą, jeśli będę miał okazję zagrać, co tam jest ukryte, bo po pierwszej partii to mówię, to można tylko jakiś tam sobie charakter określić, jaki ma gra, a nie tak naprawdę czym jest, czy jest dobra, czy zła, to no. Ale tak to co mówisz, tak, że mu pokażę, nie, bardziej we mnie się odrodził taki właśnie głód powrotu do tych takich krwawych bitewniaków, bo ja Infinity właśnie zawsze kojarzyłem z takim systemem, który tam nie... Prawda, w Infinity na tak leczysz, to możesz zabić swojego pacjenta. Bo tam bohaterowie tak naprawdę schodzą ze stołu, z rozgrywki. Tak. A tutaj bohaterowie wchodzą, nie? Taka jest różnica, że masz super Vadera, który ma te moce, aczkolwiek tutaj dla mnie klimat jest doklejony po prostu typowo marketingowo. Może przez te wymieszanie wszystkich jednostek, ale nie czułem tego jakiegoś takiego gięcia supermocy, nie? Zawsze się kojarzyły te Jedi i tak dalej z takimi magami w tamtym świecie. Ale bo ja ci powiem dlaczego, bo to jest właśnie, to jest ten kazus tych cholernych Gwiezdnych Wojen. Filmy są pojebane. W filmach leci szwadron cały, 1000 żołnierzy strzela do jednego gościa i wiesz, nie może trafić z metra w czołg, a w każdej planszówce jest właśnie realistycznie. Podchodzi Luke Skywalker, podchodzi do niego dwóch szturmowców i koniec Luke'a Skywalkera, nie było, koniec przygody wielkiej sagi. Wypaczają po prostu ideę Lukasa, no. Więc, no co, jest jeszcze ten mechanizm taki... który ja też nie do końca czuję, który wybór postaci, to znaczy, że losujesz postać, którą w danej rundzie zarządzasz, nie? No. Czyli odsłaniasz kartę, jest tam Luke Skywalker, okej, ruszam się do swojego. Oczywiście za punkt mocy można odłożyć tego Luke Skywalkera, dociągnąć kolejną kartę, którą już musisz grać. Ale podoba mi się to. A mi się podoba, że ja mogę w Infinity sobie wydać 9 rozkazów na jedną jednostkę tak, i sam biegać, robić co chcę, nie? Ale dzięki temu jest mi policzalna. Znaczy mówię, ja nie grałem w Shatterpointa, tylko rozmawiamy, podoba mi się pomysł, nie? Podoba mi się pomysł, nie wiem jak on działa w grze w ogóle, podoba mi się pomysł. Więc jest dużo przystępniejsza niż takie Infinity czy Guild Ball, to bez porównania, nie? Guild Ball też będzie ciężki?
Pierwsze tak, są ale są, ty będziesz pilna. No, ale bo Gilboa nie jest tak na przykład w wielu miejscach intuicyjnie jak Infinity. Okay. I to jest to. No. Plus jeszcze trochę tych zasad, a Shatterpointa naprawdę wchodzi się na miękko, nie, jeśli chodzi o zasady. Jest trochę tam zamieszania z tym drzewkiem obrażeń, ale to naprawdę jest bardzo przyjemnie. I no to do czego zmierzam, od czego zacząłem, nie, te światy dwa, które się spotkały, właśnie ten taki świat bitewniaków i planszówkowych, właśnie fajnie się wzajemnie inspirują, uzupełniają, no, że te planszówki tak, naprawdę tak. Stają się dostępne dla zwykłych zjadaczy chleba, a nie dla takich nerdów, które chcą... Tak, bo na przykład jakbym, nie wiem, Brydaka, który mało gra, tak, planszówki, na przykład gdzie ona zaprosił na takie Infinity, no to, znaczy no ja musiałbym mieć w małym paluszku te zasady, nie, i pilnować tego wszystkiego. Bo ale to też by było dla niego męczące, jeśli by, powiedzmy, się nie zajarał nagle. Tak, poza tym by powiedział, kurczę, ale o tym nie wiedziałem, ale o tym nie wiedziałem, o tym to w ogóle nie wiedziałem i tak dalej, prawda, no bo jednak ten brak kontroli. Wiesz co, teraz jeszcze tak sobie pomyślałem, znowu, cały czas nie grając w tą partię, że ten pomysł z tym handicapem, nie, co ty powiedziałeś, że jak ktoś zapunktuje, to druga osoba ma obniżony ten jakiś tam próg, no to tak mi brzydko pachnie, nie? Znowu, teoretycznie zupełnie. Mistrz teorii. Znaczy tak, powiem ci, że ja też nie lubię w sumie takich mechanizmów wspomagających. Wolę przegrać i zacząć kolejną partię. Bo jakby drugi mecz się prawie zeruje, prawie się resetuje, tak? Plus jeszcze wystawiam. No ten wachnik jest na zero znowu i od nowa, tak jakby. No. Plus, ale limit, tak? Do osiągnięcia. Jest, zeruje się, jest... tak, tak. Plus ma handicap ta osoba, która przegrała, że wie, gdzie ustala sobie, gdzie są cele. Ustala sobie, gdzie są cele, które będą punktowały. Więc tam, gdzie mam swoje jednostki. Że łatwiej coś, że łatwiej, że masz niższy próg ten punktowy. Tak, w tej rundzie, dopóki się ona nie zakończy, to ten twoja lina się skraca. Jeśli przeciwnik cały czas wygrywa, to twoja lina się skraca. Być może to są też strategie na granie, wiesz, na podkładanie się na jakiś czas, a później odbicie, nie? Aczkolwiek to jest ryzykowne, nie? Tak jak w 1849 kręcenie się blisko zera, tak. Bo ktoś ci może zamknąć spółkę. Okej, ale dobra, to trochę zmienia postać rzeczy. No mówię, nie wiem, musiałbym zagrać, no. Ale tak jak opowiadasz, to brzmi to ciekawie. To chyba jest droga impreza. O tak, no to trzeba by wejść już tam, wiesz. Ale wiesz, jest to dynamika, nie ma zastoju, więc ja to bardzo lubię właśnie, że jak gra nie jest taka przymulona właśnie, kiedy jest tak obładowana zasadami, że no siedzisz z nosem w książce. Oj tak, no ale to o każdej grze, to można powiedzieć, o każdej jednej, że to niestety psuje experience, no ale hej, no. Niektóre gry są warte tego, żeby tak, no. A niektóre nie. Więc, no tak jak mówię, no, fajny bitewniak nastawiony na optymalizację, na ochronę tych punktów. No oczywiście nowe osoby będą narzekały na... Właśnie to może być minus, że wchodzą, wiesz, osoby takie ze świata planszówkowego i narzekają na losowość, nie? No bo tutaj są rzuty kostki i tak dalej. No tak, to sama ta aktywacja postaci, że nie wiadomo kogo ten... Ale tutaj jest cała strategia polega na tym, żeby tą losowością zarządzać, żeby tym dobrze operować, nie? Tak. Znaczy wiesz, no w tych grach musi chyba być jakaś... No bo to daje emocje, no, daje tą niewiadomą, nie? To odważy te szachy już były takie policzalne i abstrakt już takie. Dobrze. Także ode mnie tyle. Bardzo chętnie spróbuję, tak jak mówię, Song of Fire to był zupełnie nie moja bajka. Nie, no bo tam, wiesz, tam był typowy taki bitewniak na dużą ilość jednostek, gdzie masz po prostu zarządzanie tak jakby formacjami i tym podobne. To tutaj w Shatterpointie się odnalazłem. No dobra, to co? Zakazane gwiazdy? Dobra, no to zakazane gwiazdy. Udało nam się wrócić do tego tytułu. No. Dochodzę prawie do 30 partii, jeśli powiem, że sprawdzałem na liczniku, z czego no 90, pewnie 5% to są rozgrywki dwuosobowe i trzyosobowe rozgrywki dla mnie były olbrzymim zaskoczeniem, ale dobra, najpierw powiedzmy, czym są zakazane gwiazdy, jak ktoś się urodził wczoraj, nie wie o czym jest... O kurczę! Uniwersum Warhammera 40 000. Tak. Czyli mamy odciętą tak jakby część galaktyki, w której frakcje postanowiły walczyć o no, zasoby, różne tam fabularne, powiedzmy, motywy. Ale chodzi tak naprawdę o walkę. Wargame?
No, coś na granicy, Wargame, jakaś hybryda, no. Hybryda takiego Euro Wargame'u. Tak, jest, mamy tą ekonomię wojenną, czyli zarządzanie. Ekonomię mamy, odkrywania nie mamy, eksploracji. Tak. No bo tylko się poruszamy po planszy. Eksploatacja się. Jest. Znaczy eksploatacja w takim sensie, że no, dostaje, nie tracą te planety zasobów, ale no my je tam pozyskujemy po prostu z tych planet. No i trochę area control, ale tak nie do końca, nie? Bo to jest przede wszystkim capture the flag, tak? Czyli zdobywanie flag. To jest naszym celem. RTS taki na planszy, można powiedzieć, tak? Tak, bo no to drzewko technologiczne, powiedzmy. Specyficzne drzewko technologiczne jest też tym, co tę grę wyróżnia. Ale drzewko technologiczne, to chodzi ci o jednostki, tak? Tak, jednostki. Jak jednostki budujemy, jak je rozwijamy, jak te specjalne umiejętności, prawda? Z zagrywanych kart w trakcie bitwy. Ale nie tylko, ogólnie, tak? Więc to jest ważne. To, co tą grę, znaczy dużo tutaj elementów grę wyróżnia. No jeszcze jedna rzecz, to wydawanie, programowanie rozkazów. No właśnie, tak? Ty miałem mówić, wspólne programowanie. Programowanie, ale też i budowanie planszy od początku, bo to jest część gry po prostu już sama bardzo w sobie. Ważne, bardzo ważne, gdzie się często wygrywa albo przegrywa tą partię. Trochę jak przynajmniej daje szansę, tak. Przynajmniej sobie daje szansę na wygranie. Czyli mamy troszkę taką odwrotną sytuację jak w Dominant Species. W Dominant Species programujemy, powiedzmy, akcję i wiemy, jaką akcję zrobi przeciwnik, a tutaj mam odwrotnie. Wiemy, gdzie przeciwnik wykona akcję, ale nie wiemy jaką. Tak, i mało tego, jeszcze możemy przyblokować te rozkazy. To jest bardzo ważne i tego się długi czas uczyłem, jak czasem nawet poświęcić rozkaz, żeby nie dać się... Prawda. Znaczy nie, żeby albo zdewastować, albo się nie dać właśnie zamknąć w dwóch rozkazach, powiedzmy, w przeciwnikowi, bo tutaj właśnie jeśli nie mamy odsłoniętego żadnego rozkazu, no to nie możemy nic zrobić, czekamy. Mhm. Czyli takie, no właśnie, takie wspólne programowanie tak naprawdę, jakby każdy pisze swój program. I one się nachodzą. Napisując programy przeciwników, tak. Także to jest ta... Znaczy tam jest dużo mechanik, nie? Ta gra nie jest zbyt elegancka, bym powiedział, jeżeli chodzi o zasady. Jest tego naprawdę sporo. Ona mi pod tym względem mocno przypomina LCG, wiesz? Bo nawet jak jest instrukcja, nie? To jest ta instrukcja w stylu FFG, gdzie masz te podstawowe zasady. Uh-huh. I możesz podetrzeć tyłek no i olbrzymi almanach. I później masz po prostu tak, słowa kluczowe. Nie, no śmieję się, przesadzam oczywiście, ale ja przeczytałem podstawowe zasady i siedzieliśmy do partii i przez godzinę siedziałem w glosariuszu. Tak. Wyszukiwałem i to była to ciężko nawet partią zagrać, nie? Nazwać. To mówisz o swoim pierwszym doświadczeniu. Tak. Frakcje są bardzo symetryczne, to mi się podoba. I dodatkowo możemy je jeszcze twistować, wykręcać po prostu budując swoje deki, bo mamy dek zarówno odpowiadający za karty walki. Czyli te technologie, nie? De facto bym to nazwał. Technologie, ale mamy też karty, które nam zmieniają nasze podstawowe rozkazy. Tak. I one często przeczą takim zwykłym zasadom. To mi się bardzo podoba, kiedy gra właśnie niweluje to takie podstawowe zasady. Nie? Kolejny taki aspekt, bym powiedział, z LCG, bo to są mocne zmiany. Nie? To jest takie naprawdę fajne, mocne łamanie zasad. Nie na zasadzie, wiesz, rzuć jedną kostkę więcej, tylko no, ogólnie ta bariera jest nie do przejścia. Tak, że gracz bierze kartę i mówisz, ty możesz o takie rzeczy? No to głupie, no to gra jest popsuta, nie? Tak, to w każdej grze asymetrycznej. W każdej grze asymetrycznej jest... W każdej grze asymetrycznej jest ten problem, włącznie z dwuosobowymi, tak? Na przykład Bertrap, że bardzo szybko gracze, każdy z nas, ja też stwierdza, kurczę... Czaruje wyrokami. Tak, to jest przegięte, to jest złamane, nie? Tutaj to nie działa, tego się nie da wygrać, nie? I to przychodzi z czasem i to z reguły dosyć długim czasem, który warto jest inwestować. To też jest rzecz, o której chciałem powiedzieć, że ta gra mi się wydaje, bo znowu ja mam dla odmiany chyba raptem dwie takie pełne partie bym nazwał i dwie takie, jedną co się uczyłem z tobą, to niepełną przerwaną i tą jedną tragiczną partię co z Maćkiem kiedyś próbowaliśmy zagrać. Tak, długi czas później chciałaś siąść do tej gry, no. Tak, ale już jak z wami zagrałem, to chcę od razu, tylko że znowu grałem po półtorej roku i właściwie się musiałem w większości rzeczy od nowa uczyć. Tak, ale pamiętam, że mówiłeś, że miałeś takie nastawienie, może nie sceptyczne, ale no zobaczymy, co ona pokaże, tak, nie? Tak, byłem ciekaw teraz na przykład po półtorej roku, bo jakby cały czas poznajemy gry i ja coraz bardziej jestem... Wybredny, coraz bardziej, coraz gorzej, nie? To już chyba po prostu też wiek jest taki, że coraz bardziej jestem dziadkiem i wiesz, za moich czasów to było i że już nic więcej... Już świat się skończył, tak? Historia się skończyła, już nic lepszego nie będzie. Kana nazywa się w skrócie DPS. Tak.
Natomiast powiem ci, że już od pierwszych momentów sobie, aż mówiłem, prawda, że ja zapomniałem, jak ta gra jest fajna tak naprawdę. Mm-hmm. Ale ja podtrzymuję to, że chciałbym w tą grę po prostu grać częściej. Tak, no. Najlepiej, wiesz, dwie partie, trzy partie z biegu, bo wydaje mi się, że tą grę można na pewno w jakimś stopniu masterować. Ja nie wiem, czy to jest gra na, wiesz, 200 czy 1000 partii, tego nie wiem, ale na pewno jest na kilkadziesiąt, może nawet na paręset, żeby to ogrywać. Spokojnie, w sensie, że nie znudzić się, nie? Że nie wpadniesz w jakieś takie totalne schematy, że cały czas jeszcze czymś się zaskoczysz, samemu też coś fajnego jeszcze odkryjesz. No ja tutaj właśnie z kolejnymi partiami tak naprawdę coraz więcej odkrywam możliwości nie po prostu w ataku, ale szczególnie, że gram Marinesami, nie? W dobrym zarządzaniu tą ekonomią. Obroną, czyli grał bardzo w bitwach, grałeś bardzo defensywnie i na morale, czyli chyba tak. Też tematycznie, tak? Tak, oni taką mają właśnie, no. Okej, dam mu piłkę, ale musi mieć wszystkie piłki. Jedna nie wystarczy. Znaczy, no dla mnie, no mówię, są olbrzymim odkryciem partie trzyosobowe i rzeczywiście tutaj skłaniam się do tej opinii wśród graczy, którzy no pograli więcej ode mnie, że te rozgrywki trzyosobowe są dużo ciekawsze niż dwuosobowe. No mimo wszystko gra dwuosobowa też jest bardzo dobra, bo ona sama w sobie jest bardzo dobra, ale jednak trzyosobowa zostawia ten taki bufor błędu ewentualnego. Błędu, ale też dla przypadku Marines też możliwości zbudowania się, bo no jak wiadomo, jak gramy na dwie osoby, no to cały czas ci Marines są od początku atakowani. Nie? Na dwuosobowo tak mi się wydaje, bo ja tylko raz właściwie tam te pół partii z tym grałem, że trochę jest tak do pierwszej dużej bitwy, dużej nazwy, mm-hmm. takiej, wiesz, gdzie tak, może ona być już decydująca, tak. Albo przynajmniej jakąś mega ważną planetę, tak na przykład bardzo, bardzo dużo surowców zabierze, tak, przeciwnikowi i samemu zacznie bardzo dużo surowców zbierać. Bo co jest fajne, tą grę można wygrać, no oczywiście militarnie dewastując przeciwnika, ale też można się po prostu tak rozbuchać na tych planetach, że samym przyrostem już surowców, zasobów możemy wygrać. Oczywiście musimy mieć remis, jeśli chodzi o punkty objective points, nie? Jeśli mamy remis w tych punktach, we fragach, no to wygrywa później osoba, która ma najwięcej planet. No tak, no ale przede wszystkim gramy o zdobycie flag, nie? Tak, i te tak. Flagi często można sprytem też zdobyć. To zależy od frakcji też dużo, ale... Tak. Znaczy, mi się wydaje, że tam zawsze trochę musisz sprytem zdobyć. Mhm. Nawet kiedy używasz takiej brutalnej siły, to tam musisz się wykazać sprytem, troszeczkę przechytrzyć przeciwnika w ten czy inny sposób i ta gra daje mnóstwo takich narzędzi, właśnie takich magicznych zagrań, takich trików właśnie, takich brudnych trików spod brudnego palca, co ciągle ktoś właśnie to, co powiedziałeś, pyta, co? Nie, na pewno takie możesz, sprawdź to w instrukcji, nie, sprawdź to na beginie, już sprawdzałem trzy razy, sprawdź to jeszcze raz. Takie shenigans, im więcej znasz zasad, masz rozgrywek, to tym więcej przekrętów potrafisz zrobić. I wiesz co, ja tak myślałem jeszcze po partii, bo to mówisz trzyosobowe, ja bym chciał w cztery osoby zagrać. Tak, ale to no, osoby, które muszą już grę znać, nie? No coś tam pograć. No. Natomiast ja w ogóle nie czuję tego, że tam bitwy trwają 10 minut. Tak. No. To jest jakaś legenda, nawet jeśli. Ja nie wiem, co za ludzie grają w te 10 minut. Przecież ale to nawet, rzut kostkami zagranie trzech kart. Nawet jeśli obserwujesz tą bitwę, to się wcale to nie dłuży, nie? Nie to nie jest nie. Tak. Zresztą nasze partie tak naprawdę nawet 3 godziny trwały. Może w czteroosobowych partiach faktycznie tam na koniec już jest po 8 bitew na rundę, nie? I wtedy to faktycznie już ale te, mają kurde, dosyć, te statki są tak cenne, to wszystko jest tak cenne, że tak się nam nie bardzo jest. Zresztą ile tych rozkazów? Tam masz dwa rozkazy ataku? Czy trzy? Dwa. Wszystkich rozkazów są po dwa, no. Nie wiem, to jakaś taka miejska legenda. Znaczy ja rozumiem sytuację, kiedy ktoś wchodzi nowy w ten tytuł, w cztery osoby, zaczyna grać i sobie czyta każdą kartę dokładnie i tak dalej. To no wtedy ale to... pięć kart dobierasz, no ile czytasz pięć kart? Ale czytanie, a zastosowanie to też są różne rzeczy, bo aha, czy ja mam zwiadowcę, czy ja mam inny statek? No ja, no tak jak zresztą powtarzałem, ja bym w tą grę zaczynał od partii dwuosobowych po prostu, no, żeby się jej nauczyć. Ale jeśli, no właśnie, no, do czego zmierzam? No nasze partie już osób, które gdzieś tam coś pograły, no to trzyosobowa partia trwała 2,5 godziny? Nawet chyba mniej. Kiedy już wiadomo było, że... 2,5 godziny ze składaniem i z przypominaniem zasad. Tylko, że oczywiście no, zagraliśmy już na zasadzie, no dobra, już wiadomo, wygrałeś, bo... Tak, no bo była taka sytuacja, że Irek zarabiał więcej, tak miał większą armię niż ja z Antkiem razem wzięci. Znaczy ja tutaj przytoczę pewien cytat po partii. No i na chumie atakowałeś. I odpowiedź, no niestety, jak się komuś na pewnej kurwie wjeżdża z buciorami, to skomlenie w następnym ruchu, żeby nie brał rewanżu, nie zawsze działa.
No co nie jest prawdą, bo to nigdy nie działa. Więc to jest... My jesteśmy jakieś PG-18, 21? I tu niestety, no ale to wszystkie gry. Buziaki dla Antka. Antka, tak, który skomlał. No ale, ale nie, żeby nie było, ja położyłem partię, nie? Antek miał tak naprawdę rację, ja mu przyznałem rację, tylko tak. Po prostu powiedziałem, że no, wróciło mi się ten Redram mi się włączył przed oczami już. Musiałem. Poza tym, wiesz co, też byłem trochę ciekaw, czy jeżeli będzie taka sytuacja, no bo mówię, Anton miał rację, no, uh-huh. on był inteligentny, ja byłem agresywny i nic więcej, i głupi. Natomiast byłem ciekaw, czy w takiej sytuacji będzie jeszcze możliwość powrotu, żebyśmy mimo wszystko we dwóch oczywiście powiedzieli sobie, podali sobie ręce, powiedzieli dobrze, teraz już będzie dobrze. Znaczy, miłość to byłoby możliwe, gdybyście sobie podali ręce, nie? I czy byłaby jeszcze możliwość, żeby ciebie spacyfikować i dalej, żeby jeszcze gra się toczyła? Nie? Myślę, że we dwóch byłyby na to szanse, jeśli on by ci całkowicie odpuścił i zajął się... Bo wiesz, na czym dowcip polega? No. Że ja byłem ciekaw... znaczy inaczej, ty mówisz, że partie trzyosobowe ci się podają, mi też się bardzo podobają, natomiast tak po partii sobie pomyślałem, kurczę, czy tutaj nie ma trochę takiego kingmakingu? Że właśnie za wszelką cenę nie chcesz wejść z kimś w konflikt, no, bo trzeci żeby skorzysta. Być tym trzecim właśnie, tak. Który skorzysta tak. Zawsze, nie? Że słuchaj, ja cię nie zaatakuję, tutaj ty sobie coś rób i wiesz, i pokazujesz tę ścieżkę prosto wiodącą do tylko, że z drugiej strony tych punktów jest tak mało, że jeśli tych masz... Punktów, flagi? Tych flag, no. Mm-hmm. Że jeśli masz opcję go zdobycia, nie, no to nie odpuścisz tak, sobie, tak, nie powiesz, no dobra, na razie nie chcę chodzić w konflikt. Tak, i to jest świetnie pomyślane w tej grze, że właśnie tutaj pierwsza runda, ale nawet tam czuć mega takie zagrożenie atakiem potencjalnym, a od drugiej rundy już wszyscy się piorą. Bardzo mi się podobają te burze osnowy, które cię odcinają, dają ci szansę odcięcia. Tak, natomiast kurczę, no ten losowy ich ruch jest taki, bym powiedział, specyficzny, nie? No bo ktoś powie, ale ci ta osnowa podeszła, ale mi ta osnowa nie podeszła. Bolesny jest dla mnie też ten, nazwy to w cudzysłowie, priority deal. Kolejność, tak. Przy czym znowu to trzeba planować kolejność. Kolejność graczy, ale znowu tam wydaje się, że po prostu musisz planować sobie na te dwie czy nawet trzy tury do przodu. Jako tak oczywiście, tak? Bez przesady. Że tą rundę chce przeżyć, przetrwać. Tak, a w następnej właśnie... przyatakować. Przyatakować, czy właśnie w tej się bronić, w tamtej zbierać zboże i tak dalej. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jeszcze tak sobie później pomyślałem, kurczę, ale może to jest po prostu gra w stylu Pax Renaissance, że gracze muszą nie tylko skupiać się na swoim ciepłym... Tak, że oni balansują grę, no. Tylko musimy po prostu obserwować cały stan gry i stwierdzić, słuchaj, kurczę, no kusi mnie, żeby tutaj Antek cię zaatakować, ale jeżeli to zrobię, no to podaję wygraną, podaję ten... Teraz niestety, ale zepchnąłeś na mnie, tak jak w Pax Renaissance się spycha na następnego gracza, że to ty masz wybronić, to ty masz powstrzymać Irka od tego, żeby on w następnej rundzie nie wygrał, prawda? Czy w Pax Pamirze. To mi się te sojusze takie tymczasowe bardzo mi podobają właśnie, że wymuszone. Wymuszone, tak, wymuszone. Ale są. Bo ja mówię, ja się głupio zachowałem. To jest dokładnie odpowiednik tego mojego ataku na Antka. Nic mi... Znaczy tam wygrałem bitwę, no i tyle, ale przegrałem całą wojnę, to przegraliśmy z Kretesem. Czyli nic nie zyskałem, a powinienem po prostu był przełknąć tą gorzką pigułkę i powiedzieć, no, ograłeś mnie, Antoni, w tej rundzie, zmusiłeś mnie, że nie tylko tobie nie oddam, ale jeszcze muszę się skupić na Irku, no i okej, będę próbował w następnych rundach gdzieś znaleźć tą swoją szansę, żeby ci się odpłacić. A najlepiej wygrać partię, bo to nie jest też gra właśnie o... Wbrew pozorom to nie jest gra o praniu się po głowach, tylko właśnie o tym sprytnym przechytrzeniu przeciwników, prawda? O zebraniu tej trzeciej flagi, dobrze pamiętam? Trzy flagi potrzebne. No, na trzech jest trzech, tak. Tak, trzeciej flagi, żeby wygrać. A co na czterech się trzeba cztery flagi tak, zadać? Tak. Żartujesz. Tak, na dwóch dwie flagi, tak, ale po prostu tyle przeciwników jest. No to wydłuża dużo, mocno wydłuża. No ale okej, ja bym mimo wszystko. To, co mi się podoba też tutaj, to jest ten... Już. No, to, co mi się podoba tutaj, to jest ten handicap w postaci tej możliwości wykorzystania karty na koniec rundy, jeśli nie wykorzystałeś rozkazu. To znaczy, że jeśli powiedzmy jakiś rozkaz uważasz, że no
no nie ma sensu go wykonać albo w ogóle się go nie da, no to później masz bonus i możesz skorzystać z tej karty właśnie przesuwania osnowy, skorzystać z tej akcji, którą tam on daje. I to jest na tyle mocne, te działanie tych kart jest na tyle mocne, że czasem warto się zastanowić, czy rzeczywiście nie odpuścić tego rozkazu. Czy, no te, widzisz, czy nie odpuścić tego budowania. Handicap, prawda? Handicap, ale fajny. Nie jest taki oczywisty, nie? Tak, bo każdy rozkaz jest na wagę złota. Tak. Tych rozkazów tak mało wydajemy, że no faktycznie nawet taki nieudany trochę częściowo, czy mocno nieudany rozkaz, to 5 razy się zastanowić, zanim go poświęcić. Mhm. Nie, tu zgadzam się, że tutaj to się fajnie działa. No dobrze, nie wiem, czy tam coś jeszcze masz, czy w ramach podsumowania chcesz... Tylko, żeby ten mały nie złamał tylko nogi. Jedno słowo chyba jeszcze chciałem. A, dobra. Snowball tutaj, ale tutaj akurat bym powiedział, że w takim pozytywnym znaczeniu. W sensie, to nie był snowball po jednej bitwie, ale w pewnym momencie żeśmy zauważyli, że no, ty zarabiasz 11 na przykład zasobów w porównaniu do naszych sumarycznie, my i Janka 7, czyli dwa razy tyle. Masz więcej jednostek niż my obaj na planszy, szkoda już czasu po prostu. Tak. Żeby się bawić, lepiej po prostu zrezygnować tę grę i zagrać sobie kolejną partię niż jeszcze męczyć się, bo nie wrócilibyśmy. Za szybko, za dużo miałeś przewagę. No tak, co rundę to by się pewnie zwiększało. No. Ta przewaga by rosła. Także to mi się podobało. Tylko tutaj chciałem jakby pochwalić tak naprawdę 18, bo to przy 18 się nauczyłem tego, żeby... Tak. Ucinać po prostu. Że pewne rzeczy da się policzyć w trakcie partii. Pewne przewagi. Nie trzeba jeszcze nawet pół godziny marnować, nie mówiąc już o półtorej czy o dwóch godzinach, żeby zamiast policzyć to sobie szybko na kalkulatorze, to... A powiedz mi jeszcze, jak oceniasz losowość? Bo tutaj tak naprawdę mamy dwa aspekty. Kości i karty, jeśli chodzi o losowość. No, karty sobie tak naprawdę trochę tworzymy, nie? Tak. Dek sobie tworzymy, więc możemy go sobie wzmocnić. Nie, wiesz co? Nie, w ogóle w żadnym momencie gry ja nie odczułeś, nie tak? Odczułem losowości. Dużo jest umiejętności, które pozwalają te kości przerzucić, nie? Albo że my oby chyba wszyscy jakby gramy już w gry, gdzie tytuły, gdzie ta losowość jest bardzo duża, więc może też się uodporniliśmy w sporym stopniu. No mówię, dla nowego gracza zdecydowanie jakby te łamacze zasad, nie? Takie LCG-owe, to będzie bardziej bolesne niż to, że tam na kostce komuś coś nie wpadło, albo mu karta jakaś nie podeszła. Co jeszcze? A losowość, jedyna rzecz, co mnie bolała, ale to też tylko takie na zasadzie, nie? To osnowa, nie? Że ach, szkoda, że mi tutaj ta osnowa nie podeszła, no, ale może trzeba było zagrać lepiej, nie? A nie liczyć na szansę tam 1 do 4 czy 1 do 8, że mi osnowa się idealnie ułoży. Tym bardziej, że byłem jeszcze chyba ostatnim graczem, do przesuwania to już w ogóle nie ma o czym gadać, bo ktoś inny przesunie, postawi inaczej osnowę, tą, którą ja mogłem poruszyć i... Także szansa była pewnie jak 1 do 16. No, moim drugim tytułem, jeśli chodzi o tego rodzaju gry, to jest Pan Lodowego Ogrodu, gdzie też mamy bardzo dużą asymetrię. Tam znowuż nie ma, jest zerowa losowość. I jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, a mianowicie osobiste cele, nie? No ale to jest zupełnie tak. Już inny rodzaj gry. No ale to też, żeby nie było, że te gry mają, no powiedzmy, jakąś tam asymetrię może podobno, ale na pewno są prostsze, bardziej eleganckie. Stan Ludowego Ogrodu jest. Ale też jest mniej, jest bardziej taki sucharkowy. Bardziej eurowaty? Eurowaty bardziej, okay. Tak. Taki bardziej optymalizacyjny, bo właśnie tam nie masz, wiesz, też inaczej, tam chyba nie masz żadnej losowości. Tak. Decyzje graczy to stosują. Bo tu nawet masz ten minimalny element, że tam jakaś karta może ci nie dojdzie, albo że te kostki ci wypadną. Tak. A tutaj wszystko liczysz, no. A tutaj już wszystko przeliczasz. Dlatego mówię, mi się zawsze ten Pan Lodowego Ogrodu przypomina mi Food Chaina, nie? Że tam musisz sobie policzyć po prostu te scenariusze i nie dać się przechytrzyć przeciwnikowi. No dobra, powiedz... My mamy jeszcze Pana Lodowego? Antek ma, tak, więc w razie czego możemy wrócić. Nie, Lampa, dopóki go nie obrazimy na antenie, to może nam pozwoli zagrać. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a wydali tego Pana Lodowego Ogrodu? Bo to miało być to nowe wydanie, nie? Trzecie już miało być, tak, ale to... Ciągle się. Wydawnictwo tam, tak sobie tam... Teraz jakoś tam grę z Kickstartera wypuścili, ten Kiru, coś tam, ale... No, o Panu Lodowego Ogrodu niestety cisza. No ale bo Kickstarter już dawno się zakończył, nie? Chodzić jaki? No tego Pana Lodowego. Nie, Pana Lodowego to w ogóle sytuacja była, że był na wspieraczce, była pierwsza edycja. Później zrobili drugą edycję. Nie, ale ja mówię ostatnio. Ale to właśnie po prostu druga edycja była jako, to już nie Kickstarter był, chociaż może to był Kickstarter, a w każdym razie no, skończyło się na drugiej edycji lata temu. No i cały czas było mówione o trzeciej edycji, nie?
I to już nie w ogóle nie wystartowało. Nie. To temat. Aż to już dawno właśnie był tak. No dobra. Nie. Dobra, to powiedz mi, co ty tam jeszcze masz na liście. Dobra, 46. Partia czteroosobowa z Pawłem i Zandkiem. No powiedz, jakie twoje były odczucia po partii? Wiesz co, ja trochę miałem podobnie jak ty z Zakazanymi Gwiazdami po powrocie, jak to będzie właśnie z 46. I jestem nią zauroczony po prostu. No. Bo te otwarcia są tak różne dla mnie. Zabawa, poznawanie tej gry jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Po prostu bawienie się tymi prywatnymi, tymi umiejkami prywaciarzy, no jest genialne. Bo zaczniesz z tej... Najlepsi prywaciarze we wszystkich 18 dopóki, no. Nic nie jest nawet blisko. Nie? No. One właśnie, ci prywaciarze przypominają też, bym powiedział, takie LCG-owe w porównaniu z innymi prywaciarzami. Bo z reguły prywaciarz to jest, wiesz, czy ci będzie 15 czy 20, zarabiał, czy ci jakąś akcję da. LCG. Czy temu panu coś się nie kojarzy z LCG-ami? Takie są dosyć mało ciekawe. No dobra, w tym, w World Prince jeszcze też są dosyć ciekawe, ale inne są. A tutaj faktycznie to są jak takie specjalne zdolności właśnie tak. z jakiejś gry, tak? Czy LCG-a, czy z jakiegoś euro, ale takie fajne specjalne. No. I też są właśnie tak jak w LCG-ach, tak jak rozmawialiśmy, że no wydaje się, to przegięte. Ktoś ma bio i ma, i ma tę kotwicę, tak. to już jest wygrał, no a to okazuje się, że nie, że na każdą... Nie, to Big Four jest przegięte. Tak. Ach, te listy, mięso i coś tam jeszcze, wszystko jest przegięte. Więc no naprawdę... Bardzo mi się podoba odkrywanie po prostu tych różnych możliwości. Tak jak tutaj właśnie Galator mówi, że meta gry się zmieniła, że to już nie jest teraz ci zaawansowani gracze już nie ścigają się ze wschodu na zachód, tylko bardziej z północy na południe, że tam są większe pieniądze, nie? No ale to też fajnie pokazuje, że ta gra żyje i jest odkrywana po kilkuset partiach na nowo, nie? No dobra, ja powiem tak, to była moja... No myślę, że najsmutniejsza partia w 46, najgorsza, bo strasznie warzywy byłem od samego początku, od samiutkiego początku do końca, nic nie zrobiłem, więc niestety miałem bardzo smutne doświadczenie. Co poszło nie tak, nie? Po pierwsze, no właśnie, najlepsze przegięte prywaciarze do mnie nie trafiły, tak? Śmieję się oczywiście, to jest przymrużenie oka, ale takie raz, że mało ciekawych dostałem tych prywaciarzy, a dwa, że faktycznie mi się wydaje, że słabych, może złą firmę dobrałem do tych prywaciarzy jeszcze, tak? Tą dużą firmę. Prawdopodobnie tak. Drugi błąd straszliwy, który popełniłem, to jest zbyt nisko otworzyłem firmę. I tutaj wydaje się, że to jest taki trochę, bym powiedział, efekt z food chaina, nie? Gdzie też teoretycznie możesz sobie wybrać jednego tam z 10 pracowników, ale tak naprawdę powinieneś jednego z dwóch wybrać. I tutaj mi się też wydaje, że nie wolno otwierać firmy po prostu poniżej, tutaj nie wiem, 90 czy 100 czy czegoś takiego. To też jestem ciekaw, czy są ludzie, którzy więcej pograli i powiedzą, że nie, że to nieprawda. Nie? Bo my żeśmy obydwaj chyba za 70 otwarli. Tak, nisko jakoś. Chociaż kurczę, no ty... Ale ty też tylko sobie przez chwilkę radziłeś. Tak, szybko. Tylko przez chwilkę. I bardzo szybko niestety przez to, że zbyt nisko otworzyliśmy te firmy, to się na nas straszliwie mściło, bo my żeśmy na stop musieli wstrzymywać wypłaty dywidendy, a chłopaki jeździli, hulali, zarabiali z dywidendy tej częściowej i ten, im się to kleiło. I przez to, przy czym mówię, to widzę teraz, nie, o po tej partii po prostu widzę, jak mnóstwo ludzi może się odbić od osiemnastek, nie? Właśnie przez coś takiego, że zagrają nieoptymalnie, że ktoś im czegoś nie podpowie. Też źle trasę na przykład zbudowałem, bo wziąłem to NYC, ten Nowy Jork i tam pokazał właśnie, ty mówisz, że podoba ci się łamanie schematów, a widzisz, a tak naprawdę tym NYC, jeżeli nie masz jakichś odpowiednich prywaciarzy, to tak naprawdę masz jedną tylko trasę, którą powinien zbudować. Tam takie kółeczko chyba wokół Cleveland, jeżeli się nie mylę, i właśnie tego Nowego Jorku. Przynajmniej na samym początku gry, nie? Powinieneś zrobić. Ja tego nie zrobiłem i wy wiesz, od początku jeździliście za 20, a ja jeździłem za 7. No to jest olbrzymia różnica, tak jak mówię. Od samego na początku te pieniądze są najważniejsze. Ja się na samym początku wpakowałem strasznie i później już coraz gorzej było. Uh-huh. Jakby taka spirala śmierci. Wpadłem w to. Przy czym mówię, to z powodu moich błędów, tak? Głupoty i tych błędów. I przez to, czyli znowu wina graczy, przez to ja właściwie byłem warzywem, nie uczestniczyłem w partii. Ty bardzo szybko, początek miałeś bardzo dobry, bardzo mocny, ale później bardzo szybko też odpadłeś. I praktycznie chłopaki grali we dwóch,
I nawet Paweł powiedział po partii, że trochę wyszła taka partia solo, że każdy patrzył, robił sobie coś samemu, pod siebie i prawie nie patrzył na innych. No tak, no bo jak nas zabrakło, no to, tak, to oni się grali sami. No. Tak, było za luźno po prostu, nie było z kim się bić, że tak powiem. No tak. Zawodnicy dwaj nie dojechali. Dwa boty. Na stacji początkowej gdzieś tam popili i ten, i zasnęli. Także no niestety gracze wykoleili partię, no. Znaczy ja mówię o sobie przede wszystkim, tak? Tam, ty nie było źle, nie? Przez długi czas nie było naprawdę źle, później troszeczkę ci zabrakło i to też mówię, chyba tylko jeden ten błąd, za nisko otworzona partia, bo tak to byś był naprawdę, mógłbyś się bić o zwycięstwo. Natomiast bardzo mi się podobało to, że faktycznie Paweł z Antkiem szli praktycznie w łeb w łeb. Tak, i przez to ciężko było przerwać, znaczy w sensie zakończyć, bo to byłoby krzywdzące dla któregoś z nich, nie? Tak. Podoba mi się, a tutaj mam mieszane uczucia, nie? Bo my żeśmy właśnie w pewnym momencie było tak, ty żeś dużo zarabiał, Antek, Paweł dużo zarabiali, ja się nie liczyłem. I w pewnym momencie było tak, że jeszcze ty odpadłeś, że tak powiem, z tego. Tak, bo Antek przyspieszył mocno grę, wykupił tam te piątki czy coś i poleciały im pociągi. I to była jakaś, nie wiem, godzina, 15, coś takiego. Mówię, kurczę, zapomniałem, jaka ta gra jest szybka i to jest fajne, nie? Po prostu jest bach, 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 jest szybka, za wszystko leci do przodu na złamanie karku, jest ten wyścig, nie? I kurczę, w tym momencie tak ta gra stanęła, jak tam Antek zaczął te tory przeliczać, Paweł też przeliczać, czy tutaj ten, to żeśmy jeszcze chyba z godzinę grali, gdzie ja już myślałem, że za 15 minut się skończy ta gra i przez to mi się ta ostatnia godzina tak mi się fatalnie dłużyła, czy nawet ponad godzina. No ale mówię, no znowu, to głównie z mojej winy, bo ja byłem poza tą grą, nie? No to jak się ogląda, jak inni zarabiają miliony, a ty ci masz... To się dłuży. To się troszkę dłuży ta partia. Ale jak gracze są ogarnięci, czyli beze mnie, to leci szybko. Bardzo mi się podoba ta częściowa kapitalizacja. Ja kurczę, jak już nie pamiętam, bo w inne gry trochę za mało pograłem. Czy w 409 też jest częściowa? Też jest chyba częściowa kapitalizacja, nie? Też jest częściowa. Ale tutaj to nie tak pamiętam. Fajnie działa. To jest naprawdę ciekawa decyzja właśnie, za ile otworzy, znaczy no raczej chcesz dosyć wysoko otwierać, wydaje się, ale wiesz, ile udziałów wykupić, ile wyemitować na rynek. To jest fajne, że spółka może się dofinansować właśnie. Mało tego, w pewnym momencie, jak już mamy trochę więcej pieniędzy, to też tak naprawdę tą kapitalizacją trochę atakujesz cudze firmy, bo wiesz, kupujesz od nich akcje, dajesz im jednorazowy zastrzyk, ale już te akcje im dywidendy nie wypłacają do skarbu. Mało tego, albo skupujesz udziały w ogóle z banku, żeby też... Więc to mi się strasznie podoba, bo to jest taka mechanika pozwalająca jakby atakować, ale tak nie wprost. To jest trochę jak odrobinkę, mi to przypomina tego Stromena z Porfirianu, że wiesz, zagrywasz coś komuś, bank kradniesz, na przykład nacjonalizujesz, ale dajesz mu jakieś tam punkty outrage'a, czy jakieś rewolucji, tak? I lud zaczyna wspierać tego. Gotujesz żabę. Tego oligarchę. Także to mi się bardzo podoba, że to nie jest takie take that, na zasadzie coś ci zabieram, tylko nie, masz tutaj kupę forsy, ale w dłuższej perspektywie to cię może zaboleć tak naprawdę. Także to jest świetnie. Ja jestem ciekaw, czy nawet... Znaczy, no jedna, że to są ci prywaciarze, którzy są wybitni. Nie wiem, dziwi mnie to, że więcej tych osiemnastek nie idzie w takich prywaciarzy wykręconych. No podobno 18 Korea poszło, ale nie wyszło im to dobrze. Tam tak, bo to przegieli zupełnie. To nie chodzi tylko o to, żeby oni właśnie byli ten. No. Fajnie, ale jeszcze cała gra musi się spinać. W ogóle jakby klucz gry tej, nie? A, jedna rzecz, którą się... Chociaż znowu, do mało pograłem, ale... Tak czytałem w internecie, tak? Że no to jest gra jednej firmy, jednej spółki, że raczej z dwoma spółkami się nie wygrywa. Pewnie są wyjątki od tego, ale zasadniczo raczej chcesz jedną spółkę grać. No brakuje mi tej takiej osiemnastki, gdzie możesz wygrać na każdy jeden sposób. Możesz być inwestorem, nie mieć żadnej firmy, możesz mieć jedną firmę, możesz mieć trzy firmy, nie? I walczyć o zwycięstwo. No ale dobra, nie? Może kiedyś coś takiego powstanie, a może po prostu to nie... Nie jest do zrobienia. Może źle na to patrzę, nie? Ze złej perspektywy, że właśnie to nie chodzi o taki sandbox, że rób ta co chce ta i ktoś na koniec wygra i po prostu ciłajcie sobie punkty jak u Felda i ktoś na koniec wygra, tylko że nie, że tutaj musisz dopasowywać się do tego, co wszyscy inni gracze robią. Jak wszyscy inni gracze będą przez 8 rund puszczać dwójki, no to wtedy może na trzy firmy jesteś w stanie wygrać. Natomiast mówię, ta fajna umiejętność, której ja oczywiście nie mam, tak? Budowanie torów. To ja nie lubię budować torów, nie umiem, może dlatego, że nie umiem. Że musimy zachować ten balans pomiędzy dywidendami, no bo to jest wyścig, tam wszyscy cały czas idą w górę, nie możesz zostać z tyłu, nie to, że nie chcesz, tylko nie możesz.
a jednak zachowaniem tej płynności w firmie, nie? Czyli ta taka fajna, ten efekt chciwości. No chcesz jak najwięcej wypłacać. No myślę, że my też często popełniamy ten błąd, który się nazywa, dobra, przyspieszamy grę. Tak, 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 i, zdecydowanie. I Paweł tylko na to czeka. Tak. Paweł liczy swoje pociągi, nie? A my, bo wie, aha, dobra, mam tu debili, którzy zawsze kupią każdy pociąg. No. Proszę, kochani. Nie, idź kraj wózek. A, tak. A bo przecież chciałeś wysiąść, pochodzić. A już nie dostałem. Czapeczkę ci tam. Ale tak, zgadzam się, to przy tym, zwłaszcza przy Old Prince'ie miałem takie przemyślenie, ale to Old Prince'ie sobie jeszcze kiedy indziej porozmawiam. Dobra. No to tyle chyba na razie o tej 46. Także mówię, strasznie smutna partia u mnie, no ale to gracze, tak, tutaj ja przede wszystkim wykoleili. Znaczy to są gry... Chłopaki się dobrze bawili. No. No nie dziwię się. To są gry, które na to pozwalają i to trzeba jasno, otwarcie powiedzieć po prostu, no, że tutaj... Stwarzają to niebezpieczeństwo, że to gracze tworzą tak, w dużym grę, stopniu... No. Doświadczenie, może nie grę, bo to tak trochę jakbyśmy wymyślali zasady, nie? Czy coś takiego, tylko... No ale to dla mnie jest właśnie taka definicja sandboxa, no, że dzięki tej wielkiej skrzynce z narzędziami, no może być tak, że po prostu popsujemy te urządzenie, a im więcej człowiek gdzieś dłubie przy tym, no to nagle okazuje się, że można z tego przebudować, wiesz, w Lego Creator, nie 3 w jednym, tylko 100 w jednym maszyny zbudować. Także no, fajnie, że nie było takiego po partii, a jednak te inne tytuły to są ciekawsze, nie? Tylko że nadal 46 się broni. Się broni, no. Mhm. Znaczy mówię, ja teraz mam największą ochotę tego Prince'a akurat ogrywać. Mhm. W dużej mierze z tego, że on świetnie działa na 3 graczy. Mhm. Ja jakoś ostatnio lubię grać w mniejszym gronie, że tak mówię. Ale dobra, nie? Ale no i mówię, no niestety. A to z mojej winy. Kiepska partia. To majstro. Dobra. Czachamy, tak? Czachamy. A ty masz jeszcze coś? Bo nie. Jeszcze mam parę rzeczy. To ale zrobimy tego. Krótko. Ale tak. To najwyżej nie wiem, czy się skleić. Tak. Dobra, ale w razie czego to dziękujemy za odsłuchanie. To ja tutaj mam takie ten... Przemyślenia? Disclaimer może. Jeszcze jakiśmy w gronie z proponentem. Znaczy, bo ja to chciałem zrobić na zasadzie właśnie tego testu, nie? Tak, ale tylko. No. Mówisz, że co dobrasz. Tak, samo czytanie. No. A to wyskakuj, nie? No. Ale jesteśmy już na tym placu zamknięciu.